bardzo międzynarodowe, europejskie, bo nazwisko brzmi włosko, afiliacja jest angielska, a tematy niemieckie i francuskie. Proszę bardzo, the floor is yours. Thank you first of all for the invitation. I'm very happy to be dziękuję Państwu za przede wszystkim za zaproszenie. Cieszę się, że znowu jestem w Krakowie po takim czasie ze względu na zmianę mojego życia instytucjonalnego, pandemię i tylu innych sytuacji, 6-7 lat, tyle minęło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jednym z najbardziej płodnych aspektów badania relacji pomiędzy architekturą a miastem jest wpływ kontekstu urbanistycznego w nakładaniu się i opozycji różnych elementów. De facto miasto jest repozytorium znaków i materiałów, których mamy koncepcję nałożenia się różnych obszarów i mamy następnie różne opozycje i warstwy. W szczególności pytanie, kwestia mieszkań oferuje nam możliwość analizy, w jaki sposób ten temat został zinterpretowany w próbie budowy środowiska dla ludzi, w koniecznie kreatywnej ciągłości reagowania na wymagania życia i estetyczne potrzeby ludzi, które zmieniają się i trwają w czasie. W kontekście refleksji nad architekturą i miastem i biorąc pod uwagę funkcję mieszkalną jako główną konstytuentę tej relacji, możemy uznać i stwierdzić, że mamy pewne formy mieszkania, które można często przypisać konkretnej konfiguracji, która występuje spójnie w miastach europejskich, a więc mamy struktury linearne. Mamy tutaj bardzo szczególny aspekt, który tworzy funkcję mieszkalną, a jednocześnie strukturę czasową w mieście. Mamy tutaj mieszaninę interesów prywatnych i publicznych. Możemy rozpoznać początki tych konfiguracji w linearnych portykach i konstrukcjach greckiego miasta Stoa i rzymskiego Romanum, gdzie powtarzają się te seryjne elementy. Podobnie pamięć tradycyjnych konfiguracji przestrzennych można znaleźć w miejskiej tkance architektury podwórców i budynków oraz ich różnych rodzajów. Mamy tutaj przykłady, na przykład pałace Palladio Vincenzi z otwartymi atrium, które można interpretować jako monumentalną reinterpretację rzymskich dziedzińców i domów. Ale nie tylko to, ponieważ Giorgio Grassi i Aldo Rossi przykładowo podkreślali, w jaki sposób model takiego rodzaju budynku może być zidentyfikowany w obszarach miejskich. Natomiast w miastach XIX-wiecznych, które były zatłoczone, mamy tak zwane ulice korytarzowe i to był główny przykład koncepcji Le Corbusiera do renowacji planowania miejskiego. Szwajcarski mistrz w latach 1920 zapisał, że miasto stało się zatłoczoną przestrzenią budynków, która coraz bardziej się poszerzała, przeplatana wąskimi uliczkami pełnymi hałasu, oparów ropy i pyłu i gdzie za każdym rogiem czekały obrazki pochodzące z siódmego kręgu piekieł Dantego. I teraz zgodnie z narracją Le Corbusiera i innych myślicieli współczesnego myślenia, miasto już nie było harmonijną strukturą miejscy publicznej i architektury, ale było to miejsce niezdrowe. I w tym kontekście mistrzowie nowoczesnego ruchu odwrócili się do problemów mieszkalnictwa i budowy miasta, które było ciekawym nawiązaniem do tradycji. W latach 1920 niemieccy architekci i planiści opracowali taką typologię Siedelungen, zastosowanie siatki geometrycznej i wzorów, orientacja oraz nawiązania do przyrody, a więc ogrody, parki stanowiły ponowne odkrycie historycznych zasad leżących u podstaw początku planowania miejskiego. A więc mamy blok linearny, pojawiający się rodzaj budownictwa mieszkaniowego i w różnych wariantach. I to występuje na przykład zgodnie z tym, co pisali May i Pagano. Widać to wszystko we włoskim kontekście w projekcie z 1938 roku dla Milano Verde, Zielonego Mediolanu, które zaproponowała grupa architektów tworzona przez Franco Albini, Gardella, Pagano i innych. A więc mamy tutaj wpływ geometrii, ale jak wspomniała Rafaela Nelli, jest to abstrakcja, ponieważ jest bezwarunkową i czystą geometrią, ale jest to abstrakcja, jak mówiła Grafa Laneri, abstrakcją w tym sensie, że jest bardziej dokładna i bardziej pozytywna. Jest to abstrakcja, wirtualna abstrakcja reprezentowana przez długi, ciągłodącą siatkę Hippodamusa, miasta greckiego i rzymskie które zaprojektowało włoski pejzaż renesansowego miasta idealnego. I tutaj widzimy również ciągłość pamięci, nawiązaniach portyków, forum, stoła. I mamy tutaj refleksję, odniesienia do ponownego odkrywania pamięci, historii i tradycji. I mamy tutaj dwa projekty zaprojektowane pod koniec lat 1920, które odznaczają trajektorię pomiędzy tradycją i wynalazkiem w architekturze mieszkaniowej. Mamy tutaj na przykład monumentalne budynki z dziedzińcami, które stanowią uosobienie dziedzictwa tradycyjnych i historycznych rodzajów i elementów architektury. I mamy tutaj również Hellerhof Siedlung, zaprojektowany przez Marta Stama. I chcę opowiedzieć teraz o nawiązaniu do tego, co powstało w tamtym czasie. Mart Stam zaprojektował koncepcję Hellerhof Siedlung. To był projekt zaprezentowany w 1929 roku na CIAM we Frankfurcie. Nazywał się Die Wohnungen für den Einsatz Minimum, czyli mieszkanie do minimalnej egzystencji. I zaplanowanie i budowa tego w miastach niemieckich miało trwać 5 lat. I plan tego projektu jest związany z ostateczną fazą ewolucji miejskiego bloku w mieście europejskim, jak to opisał Ernst May w swoim słynnym diagramie odzwierciedlającym przekształcenie tradycyjnego, kompaktowego bloku w system połączonych dziedzińcem budynków i następnie w system równoległych, linearnych budynków. I jak pisał Mart Stam, średniowieczne miasto było ograniczone i otoczone murami, a więc ich głównym charakterem było samowystarczalność i samozwartość. Natomiast nowoczesne miasta z drugiej strony otwierają się na zewnątrz. I Hellerhof Siedlung jest to ten trzeci rodzaj wyraziony w diagramie Maja, który odpowiada systemowi składającemu się z linearnych bloków mieszkaniowych z otwartymi przestrzeniami pomiędzy. I przykładowe projekty na tej podstawie zbudowano Łymarstad, Braunheim i Riedelwald. te nowe relacje z ulicami nawiązywały do ponownego odkrywania relacji z elementami przyrodniczymi, obszary zielone, które stały się właśnie głównymi atrakcjami i narzędziami dla projektowania miast. I te interwencje obejmowały 800 mieszkań rozprowadzonych wzdłuż serii linearnych budynków różnej wysokości. Niektóre z nich miały powyżej 160 metrów. Są tam 3 dwupiętrowe budynki, wschód-zachód z balkonami, 4 trzypiętrowe budynki i 1 czteropiętrowy budynek północ-południe. I budynki są ustawione w odległości co najmniej 25 metrów. Mieszkania mają różne formy, kształty i powierzchnie. Wszystkie są na tym samym piętrze. Co najmniej mają 36 metrów kwadratowych, mają lodzie i tarasy, które wzbogacają przestrzeń wewnętrzną, kuchnię i salonu, i również to zmienia projekt samej i wygląd samej fasady. A fasady zostały podkreślone i są to miejsca interakcji pomiędzy wspólnymi budynkami i publiczną przestrzenią, i są tam niskie dwubalkonowe powierzchnie, które są ustawione prostopadle do ulicy i tworzą głębokie wgłębienia dla lodzie, i parter tego miejsca nawiązuje do innych systemów. I na głównej fasadzie mamy kolumny wspierające tą formę i zwiększa wygląd lodzi, i mamy tutaj budynki, które przecinają się z fasadą równolegle do ulicy i jakby przyczepione do elementów pionowych. Mamy tutaj rodzaj portyków, które swoją twarzą do głównej ulicy. I przechodząc do bardziej współczesnych czasów, kiedy mamy te projekty, które podważają poprzednie badania, możemy rozpoznać pewne te tematy i rodzaje architektoniczne w projektach realizowanych przez włoskich architektów dla funkcji mieszkaniowych w kontekstach miejskich. Mamy tutaj archetypy architektoniczne, czyli portyka, typowe mediolańskie korytarze, i mamy tutaj również wzniesiony dach w przeciwieństwie do modernistycznego płaskiego dachu. I jest to wiązane z asemblażem, z kompozycją i ze znajomymi figurami i elementami. Tutaj inwencja staje się szansą, żeby znaleźć i ponownie tworzyć w tym kontekście architektonicznym różnorodność i złożoność, która reprezentuje charakterystykę miasta. A wcześniej jeszcze inny architekt mediolański dobrze przedstawił ciągłość pomiędzy starożytnymi mistrzami a współczesnymi mistrzami w kontekście architektury w mieście. Ignazio Gardella, jak już wspomniano, był jednym z architektów, który w końcu lat 1930 zaprojektował w ramach Milano Verde projekt, który był wyrażeniem współczesnego ruchu projektowania miejskiego. Projekt został również opracowany w skali architektonicznej w kontekście, jak należy projektować ten budynek w kontekście rozwiązań fasady, i mówimy tutaj o szklane ściany wspierane portykami i balkony wychodzące na obszary zielone. I mamy tutaj diagramową wersję Forum Romano. Jak wiemy, plan Milano Verde nie został zrealizowany, ale ten projekt został zrealizowany jako projekt Dom w Parku. Mamy tutaj fasadę zaprojektowana jako monumentalna. Mamy tutaj dom, który się nazywa Dom Tonganella, czyli Dom w Parku. Głównym protagonistą tego budynku jest fasada zaprojektowana jako monumentalna rama kolumn i płyt, jako poziomkowa kompozycja wiszących portyków, która nawiązuje do gigantycznego porządku architektury klasycznej. Mamy tutaj zasady i kryteria sięgające renesansu. Mamy tutaj fantastyczną równowagę tradycji, inwencji, pamięci, innowacji z celem świętowania śladów i stratyfikacji historii. I w budynku plan dzieli się na trzy poziomy i mamy tutaj konwencjonalny układ pokoi i mamy również zewnętrzną komorę, która jest przecięta pionowymi otworami. Mamy również windy i hole, natomiast z przodu mamy otwartą przestrzeń, tam gdzie po kolei pomieszczenia przepływają jedno w drugie, kończąc się balkonem biegnącym poprzek całej fasady. Mamy tutaj ewidentną kolejną komponentę tego budynku. I za ramami tych kolumn Gardella zaprojektował kolumny. I mamy tutaj złamane linie jako asymetryczną, wolną formę przepływającą pomiędzy kolumnami. Jest to jedno z przykładów typowych architektury Gardelli, które wychodzi poza coś nieoczekiwanego, niespotykanego i efekt czystej wyobraźni. Jest to z jednej strony gest, abstrakcja, odejście od rzeczywistości, natomiast z drugiej strony mamy światło i faktyczne życie wewnątrz budynki, a pionowa kompozycja tych budynków przekształca je w kolumnę i mamy tutaj transparentne, cienkie ściany okien i w ten sposób kolumny są budowane wewnętrznie, które stoją i współpracują z witalnym przestrzenią wnętrza, wypychając ją na zewnątrz. Więc mamy tutaj grę świateł i cieni, co przyczynia się do odbioru grubości fasady, nawiązując do nacięcia pomiędzy poszczególnymi stylami. I tutaj mamy również nawiązanie do stylistycznych przestrzeni z tyłu. I tutaj mamy nawiązanie do wizualnej mocy budynku, również widzianej z daleka, a to jest również równowaga pomiędzy pamięcią i inwencją, pamiętając o miastach zbudowanych w starożytności. Bardzo dziękuję.